programie zobaczymy. Trwa remont budynku pod internat dla najmłodszych wychowanków specjalnego ośrodka. Rusza powiatowa kampania związana z występowaniem dzików na terenach zamieszkałych. Kolejni uchodźcy ze wsparciem w ramach projektu Przystanek Police. Premiera teledysku z udziałem podopiecznych Polickiej Harmonii. Przedsiębiorcy z Dobrej mogą sięgać po wsparcie publiczne na rozwój firmy. Zapraszamy! W budynku po dawnych wydziałach Starostwa Powiatowego w Policach przy ulicy Kresowej powstaje internat dla najmłodszych wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Policach. Od dłuższego czasu budynek nie był użytkowany. Zrobiliśmy to dlatego, że w miejscu, gdzie w tej chwili mieszkają te najmłodsze dzieci w internacie, nie wszędzie spełnione są warunki pożarowe i te warunki, w których mieszkają, są znacznie gorsze niż te, które stworzyliśmy tutaj. Zamierzamy od 1 września przenieść te dzieci tutaj, żeby miały przede wszystkim bezpieczne warunki, ale też i komfort. Budynek przeszedł generalny remont, powstały windy, podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz mechaniczne otwieranie drzwi. Wymieniono między innymi okna, tynki wewnętrzne oraz stolarkę drzwiową. Nowy internat spełnia wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz przeciwpożarowe. W tych budynkach, w których do tej pory są dzieci i będą przeniesione do naszego nowego, nowoczesnego internatu, jeszcze znajdują się sale lekcyjne, więc jeżeli w ramach Polskiego Ładu uda nam się zbudować dodatkowe sale lekcyjne, a taki jest plan, to te budynki będzie można sprzedać. W nowym budynku powstały między innymi pokoje dla 36 wychowanków, kuchnia z jadalnią, pokój dzienny, łazienki dla osób niepełnosprawnych, pralnia z suszarnią oraz szatnia. Koszt inwestycji wynosi blisko 3 miliony 150 tysięcy złotych i jest finansowana ze środków powiatu polickiego. W związku ze wzmożonym występowaniem dzików powiat policki rozpoczął akcję informacyjną. Głównym powodem pojawienia się dzików w pobliżu zabudowań jest łatwy dostęp do pożywienia. Absolutnie nie wolno ich dokarmiać. Śmietniki przy posesjach należy zamykać i nie zostawiać worków ze śmieciami obok kubłów. W przypadku zauważenia dzika, gdy samemu nie zostało się przez niego dostrzeżonym, nie wolno wykonywać żadnych gwałtownych ruchów i należy spokojnie się oddalić. Udokumentowana obecność dzików w miejscach zurbanizowanych poprzez wskazanie m.in. lokalizacji, charakteru i rozmiaru szkód, fotografii, liczby zgłoszeń mieszkańców czy protokołów oględzin może być powodem do wszczęcia postępowania administracyjnego przez starostę w przedmiocie wydania decyzji o odłowie czy odłowie z uśmierceniem. Na terenach zabudowanych i w miejscach zamieszkania ludzi dziki mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego. Wszelkie informacje dotyczące pojawienia się dzików należy zgłaszać do Straży Miejskiej lub Gminnej albo Urzędów Miejskich lub Gminnych. 18 marca w Zespole Szkół w Policach odbyła się kolejna odsłona projektu pod nazwą Przystanek Police realizowanego przez Powiat Policki. Uczestnicy mieli okazję przygotować i spróbować tradycyjnych potraw kulinarnych. Celem projektu jest pomoc dla 120 uchodźców przybyłych do Polski po 24 lutego 2022 roku, mająca na celu zwiększenie ich aktywności społecznej. Wspieranie procesu ochrony i integracji realizowane będzie na wielu płaszczyznach, obejmujących m.in. zapewnienie pomocy prawnej, psychologicznej i psychoterapeutycznej, wsparcie doradcy zawodowego, pedagoga i tłumacza, organizowanie i finansowanie kursów i szkoleń, a także organizacja zajęć i warsztatów integracyjnych. Dobór form wsparcia ma indywidualny charakter pod kątem potrzeb poszczególnych uczestników projektu. Głównymi zasadami są diagnoza i wsparcie asystenckie oraz wsparcie specjalistyczne. Całkowita wartość projektu wynosi 795 tysięcy złotych, w tym ponad 675 tysięcy ze środków unijnych, a blisko 120 tysięcy złotych ze środków budżetu państwa. Projekt realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach do końca czerwca bieżącego roku. Stowarzyszenie na Rzecz Harmonii Społecznej w Policach pomaga osobom w kryzysie psychicznym już od 9 lat. Z tej okazji 21 marca w sali konferencyjnej poradni psychologiczno-pedagogicznej w Policach odbyła się uroczystość połączona z premierą teledysku do piosenki Harmonia. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Policach. My tu swoją obecnością chcemy podkreślić i powiedzieć z całą mocą, za chwilę przejdziemy do przyjemności. Ale że tak, jesteście dla nas ważni, bo ważni są dla nas mieszkańcy.
Podczas uroczystości odbyła się premiera teledysku, w którym wystąpili uczestnicy Harmonii. W formie prezentacji multimedialnej przedstawiono historię powstania stowarzyszenia, które oficjalnie rozpoczęło działalność 21 marca 2014 roku. Można było też wysłuchać wykładu o profilaktyce zdrowia psychicznego oraz wspólnie odśpiewać piosenkę. Wiele rzeczy nam udało się osiągnąć. Cieszymy się, że jesteśmy jakby rozpoznawalni, że ludzie nas kojarzą ze zdrowiem psychicznym. Uświadomiliśmy dzieciom, młodzieżom, też osobom dorosłym, jakby wpłynęliśmy też na niektórych społeczeństwie, że ważne jest, żeby dbać o to zdrowie psychiczne, żeby jednak minimalizować różnego rodzaju skutki. Te osoby, które się nie leczyły, podjęły leczenie, nasi uczestnicy mają u nas zawsze wsparcie. Stowarzyszenie na rzecz harmonii społecznej w Policach to miejsce, do którego osoby w kryzysie psychicznym mogą przyjść, doradzić się i skorzystać z fachowej pomocy. Obecnie w spotkaniach uczestniczy 45 osób. 21 marca w Gminnym Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami z gminy Dobra pod patronatem starosty polickiego Andrzeja Bednarka i wójt gminy Dobra Teresy Dery. Podczas spotkania poinformowano o możliwości uzyskania wsparcia finansowego z Urzędu Pracy, między innymi w postaci środków finansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz subsydiowane zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych. Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego przedstawili nową perspektywę funduszy unijnych na lata 2021-2027, w tym możliwości wsparcia finansowego dla przedsiębiorców. Tegoroczny budżet Funduszu Pracy, z którego organizowane będą m.in. szkolenia, roboty publiczne, prace interwencyjne czy dofinansowanie na rozpoczęcie własnej działalności, wyniesie blisko 4 miliony złotych. Było to kolejne spotkanie zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Policach. Wcześniej z ofertą mogli zapoznać się przedsiębiorcy z gminy Police i gminy Kołbaskowo.